Cześć, witajcie. Mam w ręku iPhone'a 15 Plus. Jak pamiętacie, ostatnio recenzowałem dla Was iPhone'a 15 Pro. Natomiast teraz zajmiemy się właśnie podstawowymi modelami. No bo chociaż w ręku mam 15 Plus, tak naprawdę ten materiał będzie również o zwykłym iPhone'ie 15, ponieważ to są właściwie takie same telefony. One się różnią przekątną ekranu. Podstawowy iPhone 15 ma ekran OLED o przekątnej 6,1 cala, no a iPhone 15 Plus ma ekran większy o przekątnej 6,7 cala. Ostatnio rozgadałem się o modelu Pro i w ogóle polecam Wam wrócić do tego materiału, ponieważ tak w gruncie rzeczy to 115 jest taką okrojoną wersją modelu Pro. Różnice są tutaj tak naprawdę trzy. Pierwsza jest taka, że mamy tutaj dwa obiektywy, a nie trzy. Trzeci teleobiektyw o powiększeniu 3 razy jest w modelu Pro, 5 razy jest w modelu Pro Max. Druga jest taka, że chociaż mamy tutaj ekran OLED, to jest to ekran z odświeżeniem 60 Hz, a nie 120 Hz. No i trzecia rzecz, chociaż mamy tutaj port USB-C, no to jest to port pracujący w standardzie USB 2.0, więc na jakieś szybkie przerzucanie plików, czy na jakieś funkcje związane z Thunderbolt 3, niestety nie macie co tutaj liczyć. Ale chyba największa ciekawostka jest taka, że iPhone 15 to jest tak naprawdę iPhone 14 Pro, taki bardzo mocno okrojony, ponieważ mamy tutaj ten sam chipset, co w 14 Pro. Mamy tutaj ten sam ekran z maksymalną jasnością 2000 nitów, ale właśnie z odświeżaniem 60 Hz, a nie 120 Hz jak w modelu Pro. Mamy tutaj też obiektyw 48-megapikselowy, tak jak właśnie w 14 Pro. No, wypisz, wymaluj faktycznie iPhone 14 Pro. Tak naprawdę już w tym momencie mogę powiedzieć, że polecałbym Wam kupienie właśnie 14 Pro, która jest tak samo wydajna, ma ten sam ekran, tylko lepszy, ma ten sam aparat, tylko lepszy, bo właśnie ma trzeci obiektyw, no nie ma USB-C, ale uwierzcie mi, po tylu latach pracy z iPhone'em to nie jest aż tak duży problem. Rzecz w tym, że iPhone'a 14 Pro już tak naprawdę nie kupicie w oficjalnej sprzedaży właśnie od Apple. Te telefony wciąż znajdziecie na szczęście w sklepach internetowych, czy też w elektromarketach, bo wiadomo, dopiero co była premiera 15, więc te 14 Pro dalej gdzieś tam leżą u nich w magazynach. Jeżeli faktycznie znajdziecie ten telefon, to polecam się nim zainteresować. On będzie kosztował pewnie jakoś w granicach 5000 zł, coś takiego, co jest spoko okazją, ponieważ nowa 15 w podstawowej wersji 128 giga kosztuje tam chyba 4800 zł albo 4700, więc jakby sami widzicie, no dopłata jest niewielka, a różnica jest całkiem spora. Bo tak naprawdę różnicę odczujecie tutaj, jeżeli macie iPhone'a 12, 13 czy też 14. Mamy tutaj oczywiście tą dynamiczną wyspę znaną z 14 Pro. Mamy tutaj właśnie ten obiektyw 48 megapikseli, który przede wszystkim teraz umożliwia to, że jeśli robicie zbliżenia dwa razy, będzie to oczywiście zoom cyfrowy, no to wciąż te fotki będą wychodziły w całkiem fajnej jakości. Nie mówiąc o trybie portretowym, który uległ ulepszeniu. Natomiast jeżeli faktycznie, nie wiem, macie możliwość kupienia modelu Pro, no to ja bym się faktycznie nim zainteresował. Ten przeskok będzie dużo większy. No dobra, ale załóżmy, że nie chcę Wam się kombinować, nie chcę Wam się szukać tej 14 Pro po sklepach, tylko chcecie wejść do sklepu Apple i zamówić telefon. I macie właśnie iPhone'a 12, 13 albo 14. Czy warto kupić 15 czy 15 Plus? Moim zdaniem tak, bo właśnie jeżeli macie któryś z tych telefonów, odczujecie różnicę. Natomiast wciąż zachęcam Was właśnie do tego, żeby zainteresować się tym modelem z Pro w nazwie. Sami widzicie krótki materiał, bo też nie ma co się za bardzo rozwodzić po recce modelu Pro. Dajcie znać w komentarzach, który z tych telefonów Was interesuje. Zostawiam Wam też linki w opisie pod filmem, możecie sobie sprawdzić aktualne ceny iPhone'a 15. I cóż, ja się żegnam, trzymajcie się i do następnego materiału. Cześć!